Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się w Świdnickim Ośrodku Kultury i to już taka nasza świecka tradycja, że na początku roku wraz z panią dyrektor Anną Rudnicką rozmawiamy o tym, co było i co będzie w kulturze w Świdnicy. Pani dyrektor, proszę nam opowiedzieć, jak minął rok 2018. W roku 2018 nie mieliśmy czasu się nudzić. Odbyło się blisko 600 wydarzeń, w które współorganizowaliśmy lub organizowaliśmy. Rok był wyjątkowy, ponieważ odbywał się pod głównym tematem stulecia odzyskania niepodległości. Udało nam się również zaznaczyć temat stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Oprócz tego odbywały się imprezy, które Państwo bardzo lubicie, szanujecie, kolejne edycje, również bardzo, bardzo pozytywnie odbierane. Dla nas to wielka przyjemność, ponieważ okazuje się, że wielu naszych znajomych z okolic zazdrości nam po prostu tego, co dzieje się w Świdnicy. Jak udaje się w tak trudnych czasach, jeśli chodzi o budżet, tak naszpikować imprezami cały rok. Myślę, że to też jest sprawność całego zespołu, sięganie po różne środki finansowe oczywiście. To jest piękna wiadomość, bardzo dziękuję. Tak, staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. Ten rok był dla nas również bardzo korzystny, ponieważ udało nam się pozyskać blisko 400 tysięcy złotych na organizację różnych przedsięwzięć, między innymi na Festiwal Spektrum, między innymi również na Alchemię Teatralną, również rekordowa kwota, ponieważ do tej pory aż tak wysokiego dofinansowania na ten projekt nie dostaliśmy. Oczywiście Festiwal Bachowski, Akademia Bachowska, ale trafiły nam się również projekty, z którymi wystartowaliśmy w tym roku po raz pierwszy i które również zdobyły przychylność organizacji dofinansowujących. Był to projekt Poznaj Księcia Bolka, na który uzyskaliśmy środki z Muzeum Historii Polski oraz taka niespodzianka na koniec roku na koncerty zimowe z Fundacji PZU. Przed nami nowy rok, a właściwie nie przed nami, bo już się rozpoczął. Przegląd kolędniczy za nami i już kilka imprez, ale to dopiero początek tego kalendarza. Postaramy się, aby imprezy, na które Państwo bardzo licznie przychodzicie, prezentowały również wysoki poziom, jak chociażby w roku ubiegłym. Mamy w tym roku jubileuszową edycję Festiwalu Bachowskiego. Odbędzie się on już po raz 20. Tutaj możecie Państwo spodziewać się różnych niespodzianek, a także tego, że festiwal potrwa nieco dłużej. Odbędzie się on oczywiście na przełomie lipca i sierpnia. Piąte urodziny obchodzi w tym roku Festiwal Filmowy Spektrum, również impreza, którą Państwo polubiliście. Taką samą edycję będzie obchodził Czas na Teatr, Teatr na Czasie. Też możecie się Państwo spodziewać jakiegoś ciekawego spektaklu, a z takich nieco bliższych terminów już teraz mogę Państwa zaprosić na lutowy koncert Doroty Miśkiewicz. Bilety są już w sprzedaży. Oczywiście odsyłam także na naszą stronę internetową. Tam Państwo możecie znaleźć aktualny kalendarz imprez. Jest także możliwość zakupu biletów przez internet. A dla tych, którzy chcieliby się z nami spotkać, jest możliwość zakupu tutaj na miejscu. W roku 2018, tutaj też jeszcze przypomnę, odbyło się to, na co czekaliśmy bardzo długo, to znaczy uruchomiliśmy sprzedaż internetową biletów. Także to też było dla nas spore wyzwanie. Po tym roku mogę powiedzieć, że system się sprawdza i bardzo sobie go Państwo chwalicie. Kultura tak mocno zagościła się w świdnickich domach, że są imprezy, na które ciężko się po prostu dostać. Bilety rozchodzą się w mgnieniu oka i
Czy jakikolwiek znajdziecie Państwo wyjście z tej sytuacji, tak jak Festiwal Spektrum, na które przyjeżdżają również i okoliczni goście? Myślę, że to jest bardzo trudne, bo trudno jest zrobić, powiększyć nasz teatr, ale oczekiwania są naprawdę ogromne. Zderzyliśmy się z tym problemem podczas ostatniej edycji Festiwalu Spektrum. Rzeczywiście okazało się, że sale są za małe. Próbowaliśmy sobie z tym tematem poradzić, organizując dodatkowe seanse na te filmy, które cieszyły się największą popularnością. Oprócz tego uruchomiliśmy również małą salę kinową w Galerii Fotografii. To też nieco pomogło w przyjęciu większej liczby widzów. W tym roku rozglądamy się za kolejną salą filmową. Mam nadzieję, że to, co uda nam się tutaj wypracować, również będzie przez Państwa zaakceptowane. Tak optymistycznie myślę, że miło jest rozmawiać właśnie o kulturze, która ciągle opowiadane jest o tym, że napotyka się na wiele przeszkód i bariery właśnie finansowe. Dlatego życzymy Państwu wspaniałych imprez, pełnych sal i wszystkiego dobrego. A Państwu życzę miłego odbioru i zapraszam serdecznie na wszystkie wydarzenia, które organizuje Świdnicki Ośrodek Kultury. Dziękuję serdecznie i również zapraszam Państwa do korzystania z repertuaru prezentowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury.